Witam w nowym odcinku Cała Gieksa Razem. Ze mną jest kapitan hokejowej Gieksy, Tomek Malasiński. Witaj, Tomku. Cześć. Tomek, zaczniemy dość nietypowo, bo od sprawdzenia twojej pamięci. Ok? Dobra. Pamiętasz swój setny mecz w reprezentacji Polski? O, wydaje mi się, że to było na Mistrzostwa Świata w Katowicach. I nie wiem, czy to nie był mecz, w którym strzeliłem 3 bramki ze Słowenią. Dokładnie tak. To był dokładnie mecz, zakończył się wynikiem 4-1. Jak wyczytałem, twoja żona wtedy dopingowała reprezentację Polski, w szczególności ciebie na trybunach. Ty zdobyłeś 3 bramki. Możesz powiedzieć, że to był taki twój idealny mecz, twoje idealne spotkanie? No myślę, że tak. Myślę, że takich meczy nie miałem do tej pory. I to był mecz właśnie, tak jak mówisz, jubileuszowy. I ważny mecz dla nas, bo pierwsze 2 mecze przegraliśmy i później mieliśmy ciężkich rywali i akurat udało nam się wygrać ze Słowenią i strzelić mi te 3 bramki. Na pewno to było coś. Powiedz mi, jak w ogóle się układała ta twoja kariera reprezentacyjna, bo jesteś jednym z tych zawodników, który stanowi o sile teraz reprezentacji, ale od wielu lat się w niej pojawiasz. To dla ciebie coś ważnego grać z tym orzełkiem na piersi? Na pewno tak, to jest wyróżnienie, tym bardziej, że jestem z Nowego Targu, a tam każdy dążył do tego, żeby grać w reprezentacji Polski. Była duża konkurencja, dużo zawodników. Mi się to udało nawet dość szybko, bo po zakończeniu szkoły mistrzostwa sportowego w Sosnowcu byłem powoływany, brany pod uwagę już do reprezentacji seniorów. To się zaczęło, może nie brany pod uwagę do składu, do pierwszego składu, ale już byłem na treningach, już trenerzy chcieli mi to pokazać, żebym to poczuł, tą grę i żebym o to walczył. No i jak pokazuje historia, udało mi się i jestem do tej pory w tej reprezentacji. Przez całą swoją karierę zwiedziłeś naprawdę wiele klubów. Zawsze były to kluby, przynajmniej w Polsce, te takie z topu. Ale jest taki ciekawy epizod w twoim życiu, czyli ten wyjazd do Anglii. Zdecydowałeś się podpisać kontrakt ze Swindon Wildcat. Dobrze pamiętam? Dobrze mówię. Co spowodowało, że wyjechałeś za granicę? Co spowodowało? Można powiedzieć tak, że chciałem spróbować czegoś innego. Chciałem zobaczyć tego trochę innego hokeja, a nie cały czas być w Polsce i cały czas w jednym ogródku, jak to się mówi. Druga strona to żona moja tam miała pracę. Wyjechała do siostry i chcieliśmy też być blisko, także zadzwoniłem do jednego agenta, który właśnie znalazł mi drużynę w Swindon i nie zastanawiając się, pojechałem tam próbować swoich sił. Powiedz mi, czy w ogóle różni się hokej w Anglii od tego hokeja w Polsce? Jeżeli tak, to jakie są te różnice? Różni się na pewno wielkością lodowisk, bo angielski hokej jest... To jest taki NHL, czyli wszystko ściągane z Ameryki, z Kanady, zawodnicy są ściągani z Kanady i oni narzucają ten swój styl hokeja. Małe lodowiska, szybki hokej, dużo fizycznej gry, dużo gry ciałem, dużo strzałów z każdej pozycji i taka jest różnica. Myślę, że właśnie dużo szarpaniny, jakieś bijatyki, to wszystko kibicom się podoba i to jest tam dozwolone. No i taka jest różnica. U nas są duże lodowiska, tutaj jest więcej czasu na wszystko, jakieś wyprowadzanie, można powiedzieć, wyjścia z tercji czy coś takiego, a tam nie, tam zawodnik dostanie krążek, od razu patrzy do ataku, jazda i tak. Teraz będąc w Kanadzie na reprezentacji, na turnieju reprezentacją Polski w Kanadzie, zobaczyłem, że to jest to samo właśnie. Mhm. Kanadyjczycy nie patrzą nic do tyłu, tylko po prostu do bramki i wszyscy tak grają. I tam jest taki styl jak w Kanadzie właśnie. To pewnie to spowodowało, że ty będąc w Anglii miałeś tak fenomenalne statystyki, bo jak ja tam patrzyłem, to ty w 50 chyba jeden występach w pewnym sezonie miałeś ponad 40 bramek i ponad 40 asyst. Czyli w każdym meczu coś dokładałeś od siebie. Tak, akurat tak się układało i udawało mi, że punktowałem praktycznie co mecz, a miałem fajnych partnerów, którzy mi dogrywali. Jestem zadowolony z tego okresu i na pewno nie żałuję tego wyjazdu. Powiedz mi, bo ty jesteś raczej chłop taki wielki, taki dla mnie typowy hokeista, no nie duży, silny, więc ty tej gry fizycznej się na pewno nie boisz. Przekładasz to doświadczenie z lodowisk z Anglii, czyli te szarpaniny, ta walka bark w bark na te polskie lodowiska? Staram się grać fizycznie, bo wiem, grając fizycznie osłabiam też przeciwnika, także staram się tak grać i wiadomo, trzeba wiedzieć, kiedy zagrać twardo, a kiedy lepiej odpuścić i szybko wracać do tyłu, także taki jest hokej i ja
ja próbuję realizować tak założenia trenera, bo on decyduje, co mamy grać. Powiedz mi, ty miałeś jakiegoś swojego takiego hokejowego idola, albo dalej masz? To znaczy, z czasów dzieciństwa miałem takiego hokeista, Aleksander Mogilny się nazywał. To był Rosjanin, grał bardzo dużo meczów w NHL, bodajże ponad 1000. I ja się wzorowałem na nim i od tego można powiedzieć, że mam numer od niego, bo on grał z numerem 89. No i właśnie to było moje pytanie kolejne o twój numer, dlatego że starałem się znaleźć coś, jakiś taki wspólny mianownik, który mógł spowodować, że wybrałeś właśnie ten numer. I jedyne, co mi się udało znaleźć, to twoja waga. Bo w internecie, na której ze stron było podane, że Tomasz Malasiński tam waży 89 kg, i się zastanawiałem, czy to właśnie z tego powodu zdecydowałeś się. To zbieg okoliczności. Właśnie wszyscy się pytają, 89, może ty jesteś 89 rocznik? Nie, jestem 86, a numer mam właśnie po swoim idolu, którego obserwowałem bacznie, jak grał w NHL. Tomek, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Teraz przygotowaliśmy dla ciebie ciekawostkę, pytanie od eksperta, od osoby, która tutaj na Śląsku stara się obserwować chyba wszystkie mecze Tauron KHGKS-u Katowice. Zobaczymy, czym ciebie zaskoczy i czy odpowiesz na jej pytanie. Cześć Tomasz, mam nadzieję, że od początku programu cały czas mówisz prawdę i szczerze odpowiesz na moje pytania. A chciałam cię zapytać o to, kto twoim zdaniem robi najlepsze analizy pomeczowe i dlaczego to jest Krzysztof Oliwa. Pozdrawiam. Olgo, chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie. Krzysztof Oliwa, bardzo charakterystyczna postać w polskim hokeju. Wydaje mi się, że taką najbardziej pamiętliwą analizą wideo to była analiza wideo w Toruniu po bodajże meczu Euro Ice Hockey Challenge z Litwą, przegranym meczu. Jak dobrze pamiętam, Krzysiek po meczu był bardzo niezadowolony, wziął bramkarski kij, rozwalając go nad głową któregoś z hokeistów, nawet nie wiem, czy nie bramkarza, ale poszedł jeszcze dalej, wziął koszyk plastikowy z owocami i rozwalił go ścianę. Myślę, że to była taka bardzo ciekawa analiza wideo. Czyli już po tej analizie wiedzieliście, co zrobiliście nie tak i poprawiliście się w kolejnym spotkaniu. Dokładnie tak. Myślę, że już więcej meczy nie przegraliśmy. Czyli czasem i wam potrzeba takiego bodźca fizycznego, tej trochę takiej agresji. No na pewno tak, bo to jest bodziec taki, który my tą agresję później przenosimy do tego meczu i taka złość sportowa jest bardzo ważna. Bardzo ważna w rywalizacji z kimś, z kimkolwiek. Tomek, to jeszcze nie koniec. Teraz mamy, myślę, że najtrudniejsze zadanie. A mianowicie przygotowaliśmy dla ciebie 10 pytań i ty musisz odpowiedzieć, które z odpowiedzi jest twoim zdaniem prawidłowa, ta właściwsza, ok? Jesteś gotowy? Myślę, że tak. To zaczynamy od prostego pytania. Kto jest lepszym hokeistą? Patryk Wronka czy Tomasz Malasiński? Patryk Wronka. Dobrze, drugie pytanie. Który sport twoim zdaniem jest ciekawszy? Piłka nożna czy siatkówka? Myślę, że siatkówka. Siatkówka. To bardzo dobrze, ale o tym się dowiesz później. Gdzie to by się lepiej żyło, gdzie to by się lepiej grało? W Polsce czy w Anglii? Myślę, że to takie dwa inne światy, także ciężko mi to porównać, ale w Polsce jest okej. Okay. Ulubione uderzenie, backhand czy forehand? Forehand. Wolisz zdobywać asysty, znaczy dawać asysty, czy zdobywać gole? Zdecydowanie gole. Jednak. Tak. Jak każdy napastnik łasy na te bramki. Tak, dokładnie tak. Pytanie numer 6. Tu się musisz dobrze zastanowić. Brunetki czy blondynki? Myślę, że brunetki. A jaki kolor włosy ma teraz twoja żona? Brunetka. Czyli do domu możesz spokojnie wracać. Myślę, że tak. Przewijanie dziecka czy karmienie dziecka? Co ci lepiej wychodzi? Oj, przewijanie. Naprawdę? No jeszcze nie karmiłem. Moja córka ma 3 miesiące, także ona je jeszcze z piersi, także okay. nie zje. No to prawda. Nowy Targ czy Katowice? To też dwa różne miasta i Nowy Targ jest mniejszy, bardziej żyją hokejem niż w Katowicach, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Dwa fajne miasta. Kino czy teatr? Kino. Okej, okay. I ostatnie pytanie. Kto lepiej gotuje? Żona czy teściowa? No myślę, że jeszcze teściowa, ale moja żona bardzo, bardzo szybko się uczy. Dobrze, bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Dla ciebie przygotowaliśmy jeszcze czwartą część tego odcinka. Weźmiesz udział w treningu siatkówki. Skoro tak ją lubisz, skoro uważasz, że jest taka fajna, to nasi siatkarze pokażą ci, jak to wygląda od środka i zobaczymy, jak sobie poradzisz. Super, cieszę się. Łapki tak, myjek tylko pod dwie, to jest prosta rzecz, tak?
Prosta gra. Prawda, trenerze? Wszystko mi leci do góry. Ręce do wymiany. Ustawił to ładnie, nie? No, ale leci to z mocą ładnie. Ale prosta gra. Stoisz, przyjmujesz, tam już jest kolega, cyk, cyk i pół. Ale weź przyjmuj taką piłkę, nie? Radziłeś sobie... To już jest takie proste. Tomek, i tak radziłeś sobie lepiej niż niektórzy są. Kacper, jak u ciebie z przyjęciem? To? Jak u ciebie z przyjęciem? Ja lepiej niż u ciebie. Dobra, gościnnych występach dzisiaj. Zobaczymy do którego momentu treningu. Tomek, tak? Tak, Tomek. Tomka. Może pomóżcie mu przeżyć rozgrzewkę. Chodź, taki sam okrzyk jest chyba, nie? G! Sa! Ale to mamy mecz. Zaczynamy truścik przodem. A reszta to trzyma? Przodem, przeskoki, obostronny ramy przód. Rano było wolno. Sama przepiątna do boku, powrót. Palce góra, łokcie proste, góra do barki. Maty na przemian. To 3 sekundy, znaczy 3 powtórzenia, góra do łokcie proste, 4 na jedną, 4 na drugą. O! Stopy złączone, Tomek, prąd na zewnątrz, dotykasz palcami palców, stopy zostają, zamach, wykorzystaj siłę zamachu, puszczam stopy. Łokcie zostaw na wysokości barki. Za dużym hipo lordozę, za bardzo cofnij pępek, a miednicę do przodu. Robisz ten ruch, skontruj miednicę z powrotem. Ten sposób, ten sposób, ten sposób. Zobacz, masz tak. Pominaj tak do przodu. Zrób do tyłu, skontruj do przodu i tak zostaw. Wracamy tyłem przez 3 kroki na słońca. Wracamy co 3 kroki na słońca. Przechodzimy w świat krzyżny. Że jak tak intensywna rozgrzewka, to jestem ciekawy, jak jest później. Myślę, że Tomek może spokojnie spróbować swoich sił w plus lidze. Tylko jeszcze zastanawiam się na jakiej pozycji. Coraz lepiej. Jest, brawo. Coraz lepiej.